Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Żak. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w niesamowite przygody Van Helsinga. Czekaj moment, łuskawice trafiają w cele, zabicie. Wait, czekaj, czemu ja tego nie mam? Teraz to jest łusk. O kurde! Zapomniałem to, kurde, poulepszać. Fuck. Dobra. Się będę tym później martwił. Dobra, na razie kontynuuję naszą przeprawę. Zakładam tutaj do tego ziombla. Tylko do niego trochę przejścia jeszcze będzie. Przejść zaś ten! Ej, nie ten! Chciałem zabić tego, nie? Znaczy tego grubasa tutaj. Oczywiście jak na złość się nie da do niego dojść normalnie. Ha, fajnie. Zaciskam guzik, gra ma wyjebane, to co każe jest. Czuję się jakbym grał w LoL'a normalnie. Bo tam w takich sytuacjach mam na pęczki. Bo ja wciskam Q, ja wiem, że wciskam Q, klawiatura wie, że jej wcisnęli Q, ale gra oczywiście tego nie chwyta. I to nie jest wina pingu, bo ping mam akurat dobry. Zazwyczaj. Dobra, Katarina, wracaj, bo nie mogę się wezwać sapoki, to prostu ciebie nie ma. Jesteś? Jesteś. To... O, dobra. Leczenie cię akurat udało, ale... Chciałem wezwać właśnie nasz support. Tak, support iluzjonistyczny. Tak, to jest bardzo, bardzo po prostu... inteligentne słowo, nie? Support iluzji, to chciałem powiedzieć. Dobra, nie wiem, że trzeba stojnie zabiję tego... Magistera. Leczenia. Ja padłem, ale to bardziej przez timing, a nie przez to, że faktycznie zostały zabite. Kolejna odpowiedź na ogień. To nie powiem, ciekawe buffy, nie? Tylko się odporny na ogień i jeszcze sam potem podpalać. Boże, jakim cudem te wszystkie strzały, głównie tych magisterów, nie mają friendly fire włączonego. Przecież to nie ma sensu totalnie. Gość strzela taką wielką kulą, armatnią wręcz, w środek praktycznie bije i to bije tylko mnie. Przecież to nie ma sensu totalnie. To musiałem znowu zabić tego typa, bo oczywiście po załadowaniu lokacji się pojawiły typy na nowo. Ale to na szczęście... poważnego. Tutaj ma właśnie, jest winda, więc poproszę. Zobaczmy, co takiego się tu kryje. Okej, o dziwo. O! A proszę! Tu jest jednak ten nasz wynalazca. Dobra, tak jak już go znalazłem, to zanim pogadamy, to obczajmy, co nam tu powypadało. Dobra, Katarina była po... E? Nie, pod O? Tak. Jest dobry, nie grałem Van Helsinga. Jakiś tydzień albo dwa. Dobra, karabin słabszy. Rękawice gorsze. Cała reszta też gorsza, więc wszystko do Katariny. Tego... No mi się tego nie chce sprawdzać, ale zobaczmy, jak to tutaj wygląda. O, DP jest lepszy, więc zamieniamy. Pierścień lepszy. Ten. No i właśnie. Jest gorszy, ale od którego pierścienia? To jest dobre pytanie. Do którego pierścienia to jest przyrównywane? Ale chyba do tego pierwszego, więc... Zamieńmy to za ten pierścień. No, bo ten jest jeszcze bardziej na minus. Tutaj to jest gorsze. Także... No i patrzcie, DPS w walce leciutko. Tylko na minusie. Gorsze.
Kurde, czemu ja nie mam jakiegoś fajnego medalionu, który mogę jej dać? To mnie tak boli. Reorganizuję, żeby miała trochę więcej miejsca. Umiejętności nie mam co wydawać. Ale powiem wam, że to, ten mój, ten reset naprawdę bardzo mi pomógł w poprzednim odcinku, nie? Dobra, pogadajmy z naszym wynalazcą. Van Helsing, I've been expecting you. In my experience, conversations that begin like this never end very well. It was only a logical assumption that eventually you'd seek my advice. Yes, you are a genius and we need your help. Now could you just tell us how to get through your stupid force walls? You can't, but I might know a way around them. Okej. Zobaczmy. A co będzie następne przesłuchanie? Dobra, rozumiem, że to jest każda. Tak, to jest każda inna opcja. Zobaczmy. Stracisz wszystkie swoje bogactwa, a ja pomogę ci zapłacić. Mogę wybrać, ale nie muszę. Co będzie następne przesłuchanie? To odświeżyć pamięć? Albo kiedy już porachuję się z profesorem, możesz mi wierzyć, że to tylko kwestia czasu. Będziesz potrzebować przyjaciela, który ochroni cię przed gniewem mieszkańców miasta. Myślę, że jedyneczka bardziej go przekona. When I deal with the professor, and trust me, it's only a matter of time. You're going to need a friend who can protect you from the vengeful citizens. That is indeed a reasonable conclusion. But are you capable of defeating the professor? Here is a little test. O, taki cwany. No, to było w sumie bardziej niż pewne, że one mnie zaatakują, nie? Ale... Teraz pytanie, czy on faktycznie tylko nas testuje, czy... Znaczy wiecie, to miała być taka faktyczna zdrada i to jest coś, że mi teraz uniemożliwi totalnie przeprowadzenie dalej dialogu, czy to jest faktycznie tylko jego test dla nas, nie? Bo niestety save'a nie mogę cofnąć. Więc się nie przekonam. Okej, no nie no, widzę, że goście normalnie tutaj... stoi, czyli wystarczy tylko się pozbyć tego wszystkiego i myślę, powinniśmy się dalej z nim ugadać. Zobaczmy ten pierścień. U mnie jest gorszy, u Katariny też. Splendid. The result is conclusive. You are qualified to defeat Professor Fulmagatti. That is what you call a trial. I wouldn't even call it a morning exercise. Enough. Focus on the problem at hand. How can we cross the force walls? As I said, you can't. However, you can avoid the walls with my ink hopping modulator. It opens a small gate to the ink. While you are there, you can easily find another gate that leads to the old town, right behind the defenses. Aha, ale rozumiem, uwaga, zdolność, którą ja mam tutaj. Gdzie to było? To było w sztuczkach? To było to? Nie. Był ten skok. Tu. Uwaga. Częściowo zlewasz się z inkaustem i rzucasz z prędkością, ale oczywiście tego nie mogę oczywiście użyć, żeby polecić sobie przez te bariery. Co z tego, że to jest dokładnie jedno, a to działanie jest jedno takie samo. Kieszonkowe Królestwo. Dobra, czyli to jest po prostu wejście do inkaustu. Ale to jeszcze później. Zwiedźmy całą tę lokację najpierw. Dobra, mapka w taki sposób. No, widać, lokacja nie jest jakaś mega duża, nie? Tego z drugiej strony zostały mi jeszcze typiarze, plus ten jeden pogromca z drugiej strony. Co mnie trochę intryguje, bo jestem ciekaw, co on tu w ogóle robi. Dobra, idziemy tam, już kliknę, żeby sobie po prostu przeszedł. O. Może najpierw tutaj. Ten co, jakiegoś laga złapał? To miniatka moda. Pierścień kolejny z krwawnikiem. Jeden więcej do many. Ogólnie są dwa gorsze. Wróć, obydwa są gorsze. Może potrzebuję tych moich upgrade'ów, nie? Naprawdę, z powrotem. Na ten piorun, bo to naprawdę boli mnie fakt, że już nie wchodzą mi czasami one-shoty z tego pioruna. Będzie chyba jeszcze jeden taki grubas, dokładnie tutaj widzę. Dobra, pierunę go. Lekka zbroja płytowa.
Okej, okay. Dobra, tutaj są jeszcze beczki. No i tu jest taka beczka. O, tam z góry jest chyba jeszcze jedna, ale to na powód się ogarnie. W ogóle tyle tej many teraz odzyskuję, że ja nie jestem w stanie ten. W sensie za jeden strzał tymi piorunami odzyskuję chyba większość tej many. Okej, okay, no i mamy ziomeczka. I know you. You're that annoying monster slayer who fills these tunnels with piles of corpses. Bet you never think about us poor sods who have to clean up your mess. Work, work, work without a bite to eat. This strange creature has a point, you know. I almost feel bad now. Chcesz kasy? Proszę bardzo. He said that he was hungry. Maybe I could offer him something to eat. My, my. A kind soul after all. That's a first. You know what? I'll show you a secret tunnel that leads to a hidden part of the sewers. Okej, okay, sądziłem, że tak od razu przejdziemy. Ale to widzę, nie jest jakaś taka mega ta, jakaś duża lokacja, jest po prostu szybkie przejście do innego miejsca i zobaczmy, co jest w skrzyniach. Kolejne pierścienie i kasa. Jakieś paski. Fajne esencje jakieś padły, aż sobie zobaczę. No i to jest tyle, nie? Dobra, zakładam, że bramą się gdzieś tutaj cofniemy. Sprawdźmy. Tutaj od razu. Dobra, teraz tylko wrócić do typiarza tam na dół, przed tą bramę. W sumie, właśnie, a propos. Zanim pójdę, wracamy plan. Tutaj mistyczny miecz, gorszy w cholerę. Tutaj sześciutko jest gorsze. Maska nie dla mnie, a tym bardziej nie dla niej. Kapelusz, może? Nie. Gorszy, gorsze, gorsze. Też gorsze. Też. Mam trochę DPS wchodzi, ale tylko 3 punkty, no to nie jest jakieś mega duże. Wiecie, jakby to było różne na mnie na przykład, wiecie, bo teraz patrzcie, jak to jest, gdybym miał dokładnie te same statystyki poza DPS-em, nie? Ale mam dwa takie pasy. I jeden jest ten, czyli DPS plus 3, a drugi to jest DPS plus 15, no to tu już bym się naprawdę musiał dobrze zastanowić, czy nie wziąć tego drugiego paska, nie? Taumaturg. W ogóle i zajebista gra jest pod tytułem właśnie Taumaturg. Taumaturg dokładniej. Myślę, żeby to ograć, nie? Bo to naprawdę fajnie wygląda. A to może później, jak znajdę czas. Ale na pewno będę chciał to ograć, bo to się naprawdę fajnie zapowiada. Dobra, tutaj są słabsze. To też. Jezus! Kiedy dostałem to trofeum? W drugim odcinku. Albo w trzecim. Maksymalnie po 1,5 godziny gry. I to ma 10 level. Ja jeszcze nie znalazłem żadnego, które byłoby lepsze. Masakra. Dobra, jak ja to przeglądam, to idź Katarina. Don't get killed while I'm gone. Zobaczmy te esencje. To było co? Zmienności to była jedna, ale to już chyba miałem. Dzikości miałem. Cielesna to zdobyłem. Trucizna i bazowa krzepa. Tej dzikości, no to jest to samo, tylko ta jest po prostu zbuffowana, nie? Przez tą esencję. Znaczy, wróć, po prostu to są dwie albo trzy esencje połączone i dlatego mam tutaj jedną taką. Zamiast tej. Ale powiem wam, że będę musiał rozważyć, czy tego w coś nie wsadzić, nie? O, na przykład tutaj, w broń, bo w tej broni nie mam jeszcze nic wsadzone, jeśli chodzi o esencję. Tutaj też nie. To naprawdę jest dobra rzecz. Tutaj 11. O, tu bym mógł wsadzić te właśnie esencje dzikości. A to jest też fajne, że to... Właśnie, bo to to jest normalnie. Widać, że to jest po prostu drugi level danej esencji, nie? W sensie kosztuje... Honey, I'm home. Kosztuje tyle samo, jeśli chodzi o koszt esencji, a daje taki sam buff, nie? No, tylko to jest ta drobna niestety różnica, jeśli chodzi o wsadzanie tego do rzeczy, że może to daje ten sam buff, ale właśnie zajmuje więcej miejsca, więc trzeba dobrze czasami żonglować tymi wartościami, żeby chcieć w miarę to, co jest bardziej optymalne.
Dobra, tutaj. No tu mam na przykład cielesna esencja 28, nie? I no sorry, ale tego nie mam gdzie wsadzić. Bo nic tu nie ma takiej pojemności. Ten kapelusz bym miał, gdyby nie to, że już do niego powsadzałem parę rzeczy. W tym mieczu jakby 3 miał punkty więcej tej esencji, to bym to wsadził wtedy i to jest niepomaną przyjemnością. No a tak to nic niestety nie ma. W miarę okej rzeczy. Przedwieczna już była, esencja mgły, to już też było. I kwintesencja, to zdobyłem 2. W dodatku, plus 2 do regeneracji many w pancerzu, plus 20 do odporności żywiołowej i plus 3 do mocy magicznej, jeśli dam to do broni. Czyli plus 6 do bazowej mocy magicznej, jak to połączę. Ale czy ja kurde chcę? Nie, raczej nie. Ciekawe. A, dobra, chciałem się cofać, ale... Dopiero później. Healuj, nie? Chciałem cofnąć, ale dopóki walczę, to nie mogę tego zrobić. Co tworzy te durne kamyki, które mi nawalają błyskawicami? To jest w ogóle osobny typ przeciwnika. Ale chyba nie. A nie, jednak tak. Bagienny świetlik. Zajebiście. Aha, okej. Okay. Nie mogę się teraz w ogóle chyba stąd wycofać. Chyba, że właśnie... że była walka? Nie. Nie mogę. Czyli mogłem się najpierw cofnąć i się upgrade'ać, a potem iść dalej. Trudno. To muszę teraz po prostu przebrnąć jak najdalej. Znaleźć miejsce, do którego faktycznie mam się udać. No jednak to jest sensu. Zaś te świetlice, ja pierdolę. Ej, co jest kurwa? Co i tu tyle było? Śmiata, czy to nie dlatego? Okej, dobra, to był jakiś mocniejszy typ, jestem na spaniu typiarzu. To ma sens, że tyle ich tam było. O te świetliki teraz mi głównie chodzi. Dobra, i czego żeście pilnowali? Aha, nawet niecałej stówki w złocie, no to... Zajebiście, naprawdę. Dobra, Katarina, wracaj do mnie. Co? Nie wiem, czy nie robić tak w taki sposób, żeby dawać sobie support w postaci dystansowych, a mieć Katarinę jako walczącą z barcią. To jest chyba lepsze. Tylko żałuję, że to nie ma jakiegoś szybkiego, kurde, ten... szybkiego przełączenia pod tym guzikiem. Tylko to, bo takie klikanie to... takie milisekundy po prostu na zmianę trybu. To czasami nie robi różnicy. Dalej? Nic. Czyli tutaj przylazłem trochę na darmo. No dobra, jak tak patrzę, to ta lokacja jakaś mega duża to nie jest, więc... tyle dobrego. Dobra, zakładam, że gdzieś... bardziej tam na prawo, czy tam na prawo, na lewo będzie bardziej to przejście, które mnie interesuje. Żeby po prostu wyjście z tego miejsca. No wiadomo, i tak je przejdzie w całości. Dziękuję jeszcze. Wściekła księżniczka. Bądź wściekła i martwa jednocześnie. To jest chyba najlepsze, co możesz zrobić ze sobą. Zabicia. Jak to wygląda z ekspem Katariny?
No daleko i do levela niestety, daleko. Chujowy pas i... jakieś te... znaczy jakieś i trochę złota. Zobaczmy, tutaj gorsze, gorsze. Pasów nie może mieć. Tutaj też gorsze. Okay. Tego nie może, to jest... gorszy i nie na level. Dobra, nie moje, nie moje. Gorsze, 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 gorsze. Nie dla mnie. Gorsze, gorsze, gorsze. Ogólnie gorsze. Inwentory jest full. Czemu ja nie mogę wysłać? O, ciekawe. Przecież w sumie, może właśnie przez to, że jestem w tym miejscu, tutaj nie mogę wysyłać. To jest pierwszy raz, kiedy okaże się, że dodatkowa zakładka i taki wątko będzie jednak przydatna. Byłaby jednak przydatna. To było aż zabawne, nie? Że wiecie, że tyle stroniłem, żeby użyć tego talentu, a finalnie teraz by się przydał. Support. Posąg jakiegoś... znaczy posąg, jakiś ołtarz ofiarny. Posąg. Wiesz, w sumie, może są jakieś takie drogowskazy dla mnie. Bo idź tędy, to wyjdziesz. Też to trochę wątpię. Dobra, mi do levela niestety też sporo brakuje. A nie powiem, chciałbym sobie wydać ponownie te punkty. No, przynajmniej niektóre, żeby jednak wrócić do kilku rzeczy. Które miałem, między innymi do upgrade'ów właśnie tego strzału piorunami. Czy po strzału tego ciosu piorunem, który jest praktycznie moim praktycznie ulubionym strzałem. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Przecież te skarże takie chujowe. Praktycznie nie ma żadnych. I na razie nie znalazłem jeszcze skarbu, który był w ogóle warty mojej uwagi, nie? Mówię to totalnie szczerze. Bo nie wiem, czy zebranie z niecałych 100 sztuk złota ze skrzynki jest godne uwagi. I mówię teraz, bo na początku gry to tak jeszcze było w miarę, nie? Ale teraz? Ludzie. Gdzie jest teraz 100 sztuk złota w skrzynce, gdzie ja po 100 zgarniam za każdego pokonanego przeciwnika z tego drogi złota? Tutaj 15 sztuk złota, to już jest żart akurat, nie? Dobra, nie, no czemu nie mogę jej wysłać? Poważnie. Ty co? Właśnie, a propos, ile ona ma eliksirów jeszcze? 77. No. To kup se 20... Nie. No to kup se 23. Tak do równej setki. Tutaj ciągle gorsze, jak to wygląda u mnie. No, powoli się zapełnia rzeczami, niestety chujowymi. Mniejsza ochrona, więcej życia i 2 DPS-a. I okej, to są buty, które na spokojnie mogę sobie wymienić. Bo obrona jest tego ciutkę gorsza, reszta jest ogólnie na plus. Tutaj ogólnie większość widzę na minus. No.
Dobra, tutaj DPS mniejszy u mnie, a jako nie. To wygląda u niej. Brawo! Wreszcie coś lepszego. No, tylko teraz żałuję, że nie mogę jej wysłać, żeby opyliła cały ten lód, nie? No bo mi się zaraz miejsce skończy. Reorganizuj. No, nie mam go za dużo, niestety. Wzgórza. Ale okej, mamy wyjście stąd bynajmniej. Zobaczmy, co się kryje tutaj. No, poza oczywiście większą ilością przeciwników. Żółty pas. I to nie chodzi teraz o sztuki walki. Tam są wrogowie. Dobra, póki mam te iluzje, to warto z nich korzystać. Mówisz o iluzjach, po czym tu nagle padają. Zniszczonka. Sigil zniszczymy. Miała hrabina czempionka, okej. Okay. Zapoczy. O, ładnie, bez reputacji. Pięknie. Tak akurat, jakbym chciał pozbierać więcej tych rzeczy. Akurat będę musiał to zrobić, ale... No, ten etapie nie są w tym etapie. W ogóle te rzeczy są mega dużo warte. Tutaj po 200 sztuk karabin wezmę. Jeszcze więcej rzeczy. Jezu. Może naprawdę, czemu ja nie mogę jej wysłać, żeby było tak mocno? Ej, ty! Czekaj! Co to jest też niebieska kropka, jakbym miał tam jakiegoś sojusznika? Leczonko. Nikt tu nie będzie... nie dostawał obrażeń. Dobra, Katarina przeżyła. Inventory is full. Znowu. No dobra, już zataczamy kółeczko. Już idziemy w dół i wracamy na sam początek tak naprawdę. I minęło pół godziny, ale ja nawet nie wiem kiedy. Także elo. Miecz jest taki żółty. Chowany, dobra, moment. Starożytny miecz. Zobaczmy, Claymore. Słabszy od mojego. Zobaczmy u Katariny. Mogę leczyć? Mogę tak. Jest też gorszy, więc dobra. Mistyczny miecz. Więcej... O kurde, patrzcie. Tylko minus 1 DPS-a, większa moc zaklęć, troszkę mniejsza ochrona, 24 do many. Nie ma niestety esencji na sobie, co trochę boli. I nie leczy mnie. Dobra. Wezmę go sobie dla testu. Zobaczymy, jak sobie będzie radził. O, radziły? Proszę, to jest taki zwykły, boże, zwykły, to jest mieczyk ten. Pojedynczy, myślałem, że jest dwuręczny. Ale na szczęście nie. Dobra, a co tutaj? A, kolejny ognik do pogadania. Pewnie jak znowu jak coś źle powiem, no to stanie się wrogi. Dobra, walmy to. Zobaczmy tego. O wiele gorszy. Dobra, zakładam, że te rzeczy... Właśnie, cena, ile? 3200, a zatem... No tak, żółte są rzadsze, więc są więcej warte. Dobra, spróbuję sobie tym razem, może spróbuję tym razem źle, dobrze dobrze to poprowadzić. I touch the earth, I touch the sky. If I touch you, you'll surely die. Dotykam ziemi, dotykam nieba, jak dotknę ciebie, przyjdą cię pogrzebać. Piorunem myślę. Are you the Thunderbolt? I knew this riddle was way too simple. Very well. Okej.
Niezidentyfikowany amulet. Zobaczmy. System. Tak. Identyfikacja w takim razie. Większy DPS. Życia mniej. Many też mniej. Aż tak mnie to nie zaboli. Ochrona, moc zakręć słabsza. Okej, okay, czy ja chcę aż tak bardzo, kurde, ten amulet? Szczerze, chyba nie. Ale zobaczmy, czy u Kataryny nie byłby lepszy. Nie, jest jeszcze gorszy. Jest dobra. Nie wiem, poniekąd tak troszeczkę liczyłem na to, że będzie tutaj merchant. Chociaż nie wiem w sumie z jakiej racji miałby tu być, no ale... No troszeczkę na to liczyłem. Bo chciałem się naprawdę pozbierać pozostałe te rzeczy. No ale trudno się mówi. Dobra, zakładam, że jak stąd wyjdę, to ten loot też stąd zniknie, więc trudno. Też, dobra, no nie no, muszę... pod te był ten teleport, nie? Mapa, osiągnięcia, chwała... Okay. No nie no, no pod ten był. Ale dobra, mamy punkt atutów i... Szyb... O! A to ciekawe. Limit poziomów osiągnięty. A mam 3% niby. To o co kaman teraz? Serio ma tego 10 leveli atutów? Czy może po prostu coś się zbugowało? Okej, okay, to jest naprawdę ciekawe. Ale zobaczmy. No ja chciałem wziąć mistrza, mieć te 5 punktów umiejętności, nie? Więc... Tak, poproszę. Dobra, zobaczymy. Teraz nie karta postaci, tylko karta umiejętności. I tak... share... Aha, czemu nie mogę tego wziąć? Ej, dobra, to jest dziwne. Dobra, moment. Wejdźmy stąd najpierw. Na wzgórza. I proszę, mamy naszego wynalazcę. Ciekawe, jak on się tu znalazł. Przecież... Trochę głupie pytanie. No, poszedł sobie ścieżką trupów, nie? Well, well, Hunter. We meet again. Shouldn't you be packing? You know, instead of showing up suddenly from thin air, which is a little disturbing. What you said about my future after the fall of Fulmagotti, it got me thinking, and it occurred to me that you could benefit from my further assistance, and you could put in a good word for your allies. I'm listening. As you can see, the rooftops are covered with these strange contraptions. They collect the power of the storms and deliver the energy to Fulmagotti's deadly machines. If I were you, I'd destroy as many as I can. Okay, nie wiem dlaczego. Opcja pod dwójką to jest praktycznie powiedzenie tego samego, co on, ale nie zamierzam tego mówić. Więc... Zakładam, to jest taki kolejny quest pewnie, więc... Czemu by go nie wziąć? Great. Now I have an excuse to destroy them all. Thank you. Don't mention it. And don't forget to recommend my services to the Resistance. Okej. Okay. Chyba trochę się jednak te dialogi rozjechałem, mam wrażenie, no bo on powiedział totalnie co innego, niż było pokazane. W ogóle, ej, szczerze? Kurde, te posągi przypominają mi strasznie Serafie, z klasy Serafii, z takiej naprawdę zajebistej gry, która nazywa się Sacred. Mwah. Dalej mam gdzieś, kurde, u siebie płytkę z tego i z chęcią bym to ograł jeszcze raz. Ale ta gra ma niestety jeden dość duży problem. Mianowicie, fajnie się gra i fajnie się leveluje, ale ta gra nie wybacza, jeśli walczycie z przeciwnikiem, który jest dla was za silny. Czasami możecie dostać one-shota, tak o, i niestety trzeba się potem dość spory kawałek wracać. Ale żeby było śmiesznie, jest tak tylko i wyłącznie tak mniej więcej do połowy gry, czyli do... trzeciego aktu, bo po 20 poziomie to wy już bijecie taki damage i możecie mieć takie leczenie, że dosłownie nic nie jest w stanie was zabić. Chyba, że jakaś mega wielka grupa się na was rzuci, ale to trzeba się postarać czasami.
Dobra, teraz przez te. No, okej. Dobrze klikałem. Zobaczmy, tutaj jak wejdę, to... Okej, mamy normalnie inkastową bramę. Dobra, to... Zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej... Katarina już będzie ruszyła do przodu, więc... Kim, że jestem, ażeby jej nie pomóc. Ej, a nie, wait, ja mam to przecież kupione! No przecież nie zabierałem tych punktów. Czemu nie mogłem kieszonką we wymiarze tego używać? Ej, dobra, teraz troszeczkę jestem zmieszany. To jest dla mnie autentycznie naprawdę dziwne. Dobra, jak już jesteśmy. This reminds me of my army days. To wszystko sprzedajemy. Tutaj, czy jest coś lepszego? Tak, to tego nie chcę sprzedawać. Więc. Tutaj ten jest dla mnie. Więc dobra, to dajmy Katarinie. Sprzedajmy wszystko, co mam przy sobie. Cyk. I zobaczmy, jak to u Katariny wygląda. No i patrzcie, u Katariny miecz pogromcy jest gorszy. Ale u mnie jest minimalnie lepszy. Chociaż mnie w tym mieczu pogromcy bardziej przekonuje fakt, że mnie po prostu leczy. Ma lifesteala, ale no... Wolałbym już 8% obrażeń, niżeli tylko 8 punktów. I to tylko plus 7 od błyskawic, też dobra. Nie będę tego trzymał oczywiście przy sobie, no bo to jest po prostu marnowanie miejsca. Ale zobaczmy tak. So many heartbroken people. Zaklimy ten so many potions sold. Co nam się trafiło? Lifesteal 7 punktów przy każdym trafieniu. No, jeden punkt mniej niż ma to. Ale w sumie... Nie takie złe. Dobra, i to już się schowa sobie po prostu do szafki, nie? Czy do szafki, do tego kufra wielkiego. Dobra, ja wszędzie mam zaklęcie Katarina. Katarina nie ma. Więcej dokryta. Zwłaszcza znalezienie złota. Ek. Zamoc magiczny. Spoko. Mana za każde trafienie. No ona many nie ma, więc to jest bez sensu. Plus 2% wrażenia od trucizny, też bez sensu. Plus 3% odporność na żywioły, to akurat dobre. Już ma. Za moc magiczna może być. I też za moc magiczna, okej. Okay. No, kurde, ponad 500 000 w złocie. Ja pierdolę. Przecież tak, kurde... Ja bym chyba nigdy nie przypuszczał, że kiedyś takie wartości w ogóle będę miał przy sobie. I'm simply meeting a demand, you know. Jeśli chodzi właśnie o tą grę, to patrzcie, kurde. Ile czasu minęło? 12, teraz to jest sobie 13 odcinek. 13 odcinków, w trakcie których po prostu tylko chodzę, zbieram i zbieram rzeczy i sprzedaję tylko te, wiecie, takie większe gówna, które mi po prostu nie pasują. Cała reszta? Elo. Co? I mam już 500 000. Why am I here? These people needed a hero. So I'm in charge until we find one. Cwaniaczek. Dobra, ale teraz właśnie, wracając do tego. No tak, no bo ja to mam. We are ready. I wish I could explore these tunnels. Zeruj punkty umiejętności. Moje, bo jak stąd... O, no właśnie. No, bo to by było na szaro, gdybym... Tego nie jest dobra. Anuluj. Nie chcę niczego zerować. Dobra, czy ja to mam? No to moje pytanie brzmi, dlaczego do czyszkich cholery ja tego nie mogłem używać i kałście? Strasznie to było dziwne. Dobra, i zobaczmy. Tutaj otrzymujesz punkt twój za każdego przynika zabitego ciosem. No, w części zabijam tym, więc tego nie muszę tak buffować. Te 10 HP, otrzymujesz 10 HP, czy tam, czyli po prostu leczysz się za każdym trafieniem zabitego ciosem.
Aha, już jak rozumiem, nie mogło być po prostu za trafienie, musiało być za zabicie. To bardziej bez sensu. Atak ignoruje 33 w postaci fizycznej, zadaje tyle. Okej. Okay. Ogłusza, to jest akurat spoko. 50% do walki wręcz. No to jest dobre, mówię, ja częściej atakuję właśnie tym uderzeniem błyskawicy. To jest bez sensu dla mnie, żeby to mieć. Ja bym de facto mógł sobie wziąć to uderzenie błyskawicy jako drugie, a tutaj cokolwiek innego wstać, bo to jest też trochę marnowanie punktów, nie? Jak ja tym prawie nie walczę, dosłownie, bo walę cały czas błyskawicami, tylko kiedy nie mam tego. Tylko kiedy mana mi się kończy, no to wtedy używam dopiero tego zwykłego ciosu. Więc czy mi się naprawdę opłaca takie coś? Nie bardzo właśnie. To otaczające płomienie byłoby lepsze. No dobra, niech jest. Cios tak jak jest. Bo i tak mogę tylko 9 punktów z niego maksymalnie zabrać. Tutaj co mamy? Pociski wybuchowe. No ale rzadko. Prawie w ogóle nie strzelam, bo nie mam dobrego buildu pod to. Tutaj całkowita odporność. 3 punkty. Tutaj obrażenia od żywiołów, a tutaj premia do furii. I sztuczki, czyli tutaj za 2 punkty, tutaj za 1 punkt. Ale mówię, no tego na razie nie muszę bardziej ulepszać, bo mi to pasuje. Aurę natomiast bardzo by się przydało ulepszyć. Tutaj co najmniej 3, to jeszcze, to co? Tylko 2% więcej jest to aż tak się nie wiem. Ten. No tu nie mam bladego pojęcia, ile mnie to będzie leczyło, no bo niestety coś się zjebało, widzę. Ale ten jeden punkcik bym to, znaczy jeden, no jeden level, bo 2 punkty to wydaje, ale jeden level tu wpakuję. Tutaj więcej życia dla iluzji, czas trwania 2 sekundy i 2 sekundy szybciej się regenerują. Aż tak tego nie potrzebuję. Furii nie chcę buffować, bo to nie ma sensu. Wszystkie z kosztem o 1 punkt furii mniej. No to akurat dobra rzecz. Zobaczmy. Ile to mnie kosztuje? Trafiają cele. Aha, no ale no właśnie, to nie pokazuje, ile to kosztuje furii, więc tego jestem. Tutaj. Nie wiem, jak to zrobić tutaj. 1 punkt furii więcej jako zabitego przeciwnika. Też takie sobie. Na 5 poziomie, czyli jakby dał level, to mogę to wziąć. Wszystkie metody się dające uważnienia od żywego kosztem 10% mniej. Dobra. Ale tylko 36. 4 tylko mniej. To nie aż tak dużo. A tutaj... Plus 20, plus 10 do odporności i 5 do wszystkich. 5%. Albo 3% obrażając żywiołów więcej. Weźmy to. A, też kosztuje 2 punkty. Zajebiście. Dobra. Premier do odporności ogólnej styknie. No chyba, że to bym całkowicie wyzerował. Poszedł w to. I miss the wind and the sun. I miss freedom. A, to może być dobre. To całkowicie podpakować. Mamy to prawie na full. A plus, no, plus 1/4 te błyskawice będą bardziej siepały, więc to jest dobre. Także wyzerowane. I miss being on the road, you know. Czy mogę tutaj coś więcej wpakować? Ja tak patrzę, no to... Nie bardzo. No mogę to jeszcze wyzerować, no ale jak to wyzeruję, no to z bomby też jest wyzerowane. Niestety. Tutaj, no te 2 są na full i to niech tak zostanie. Dobra, czy ja, to jak zabiorę 2 punkty, to 22% prawie do parowania, ale niestety też mi ten buff schodzi. Tutaj jest co? Regeneracja plus 5, krzepa siła woli, odporności i więcej życia. Tylko plus 5 do regeneracji?
W sumie to czy to jest aż tak potrzebne? Niekoniecznie. Chyba za sztuczki nie ma w ogóle, jeśli chodzi o wtajemniczenie. Chyba to mnie kosztuje jeden punkt. Kurde... Że to jest to, nie? Nie wiem, w co iść w ogóle. Bo tu nie ma takich dobrych umiejętności, które faktycznie by mnie jakoś mega bardzo interesowały. W sensie, wiecie, są spoko umiejętności, ale to nie są w większości przypadków umiejętności, które... jakoś mega by mnie interesowały, nie? Jak to już przed chwilą powiedziałem. No, dupy nie urywają, nie? I to jest właśnie w sumie ten ich główny problem. Dla którego ja ich nie... Nie umiem się w sumie zdecydować, co chcę wziąć. Właśnie to jest dziwne, nie? Czemu się leczę tylko na przykład gdzieś... Przecież nie, właśnie teraz nie zauważyłem, czy się leczyłem też za tego. Za zwykłe ciosy, czy tylko za wóz... No nie, no patrz, no błyskawica mnie nie leczy. No, tylko zwykły cios. O, też nie, teraz zwykły też nie leczy. To może to akurat zależy od tego, jak przeciwniku. Okej, tu jest ewidentnie skrót do odblokowania. No ale dobra, w dalszą drogę damy się w następnym materiale, bo już ten przekroczył równo 47 minut. No, bynajmniej na surowym nagraniu, plus intro i ewentualne cięcie to może wyjdzie krócej. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w niesamowite przygody Van Helsinga! Jak nie było na początku, no to weszło teraz. Tak więc dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!